Nie. Będzie piękny. Teraz będzie piosenka dla szczęśliwie zakochanych. Są tu jakieś pary szczęśliwie zakochane. Przed chwilą mówią, że jesteś porzucona, ale nieszczęśliwie zakochana. Czyli jesteś zakochana, ale on cię bije. To mniej więcej tak. Drań. Nie, ale są jakieś pary zakochane uczciwie. Jest ktoś? Tam państwo piękni. Dobrze. Gdyby policzyć tak łącznie my wszyscy jesteśmy żonaci już razem jakieś 112 lat ze swoimi żonami. Nauczyliśmy się w ostatnio czas jednej najważniejszej rzeczy, którą możemy panom radzić. Żony trzeba się słuchać. Żona ma zawsze rację. Jest tak? Jest to. Powiedziałem to tylko dlatego, że są koleżanki żony na koncercie. Ale żony się trzeba słuchać. Jakby co, nie mówcie, że paliłem, dobrze? Bardzo proszę. Rzuciłem 3 tygodnie temu. To jest jego papieros. W tej piosence jest wyznacznik smutku, tęsknoty jakiejś nieokreślonej i niespełnionych nadziei, że chwyta. Wzruszająca ta piosenka. Zobaczcie, wzruszyłem się.